Cześć! Na naszym Instagramie pojawił się makijaż w formie face charta. Była to propozycja makijażu studniówkowego. Jednogłośnie stwierdziłyście, że chcecie zobaczyć, jak wykonać ten makijaż, jak podkreślić oko za pomocą matowych cieni, jak wykonać makijaż ust w takim kolorze czekoladowym. Jeżeli jesteście ciekawe, jak mi poszło, to koniecznie obejrzyjcie dalej. Mam już przygotowaną twarz, czyli nałożony podkład i zrobione brwi. I przechodzimy sobie teraz do cieniowania oka. Skorzystam tutaj z paletki Make Up Revolution. Jest to paleta Lemon. I oczywiście na początku sięgam po beżowy cień. I będę go nakładać takim delikatnie spłaszczonym pędzelkiem. Nakładam, żeby później te cienie mi się lepiej rozcierały. I teraz sięgam po cień beżowy, taki właśnie, który już bardziej wpada w brąz. Ten kolor będzie kolorem przejściowym, który sprawi, że nasze cienie będą się ładnie ze sobą łączyć. Pamiętajcie, że jak nakładacie cień, no to nie schodźcie nim zbyt nisko, tylko właśnie starajcie się nakładać go w tym miejscu, żeby jakby otworzyć tym cieniowaniem to oko, żeby ono się stało takie większe. Sięgam po ten koralowy cień i zmieniłam sobie pędzelek na taki bardziej kuleczkowy, również z łosia naturalnego. Nabieram w ten sposób. W takim makijażu najważniejsze jest stopniowe dokładanie koloru. I wtedy też uzyskamy najlepszy efekt. I tak, cały czas możecie pracować właśnie pędzlami do blendowania, które miałyście wcześniej. Możecie pracować na przykład tym, którym nakładałyśmy beżowy cień, ale możecie też mieć przygotowany pędzel zupełnie inny, czyli czysty, i dodatkowo sobie rozcierać wszystko tym czystym pędzlem. No i sobie to wszystko tutaj nakładam. Teraz przechodzimy sobie do kolejnego odcienia. Tylko tamten wpadał w pomarańcz, a ten już jest taki bardziej intensywny. No i również używam tego koloru tym samym pędzelkiem. I staram się pogłębić to cieniowanie. I użyję sobie teraz tego brązowego koloru. Dobra, no i dokładam sobie. Teraz mogę też zmienić sobie pędzelek na coś tego typu. Teraz sięgam po brązowy cień, ten, który znajduje się na środku tej palety. Niestety paletka uległa wypadkowi, ale jest naprawdę bardzo dobra. I nakładamy w zewnętrznym kąciku puchatym pędzlem. Te cienie są fajne bardzo. Ogólnie Make Up Revolution jest bardzo dobrej jakości. No, czasem nie warto przepłacać. Użyję teraz sobie takiego płaskiego pędzelka i użyję sobie tego samego brązu, oczywiście. Delikatnie rozcieram do środka. I teraz sięgam po ciemniejszy brąz tej samej paletki, tej malutkiej. On jest już delikatnie chłodniejszy. Ok, i teraz wracam do kuleczkowego pędzelka i rozcieram tym, co mam na pędzlu. Już tam nic nie dokładałam. I rozcieram do góry. I właśnie teraz już zbliżamy się do nakładania czarnego, dlatego wybieramy coraz ciemniejsze brązy, żeby to przejście wyglądało bardzo fajnie. Nakładam, nakładam, wklepuję. Wklepuję, wklepuję, wklepuję. Teraz przechodzę właśnie do tego okrągłego pędzla, którego używałam wcześniej i wszystko sobie będę rozcierać tym łososiowym cieniem. Jakby cały czas pracuję na tych samych kolorach, na tej samej gamie kolorystycznej, czyli beże, odcień brzoskwini, no i brązy. Też musicie pamiętać, że oko każdej osoby jest inaczej zbudowane. Niektórzy mają większą powierzchnię tutaj do blendowania na powiece, inni nie.
No i musicie też pracować jakby powyżej załamania, żeby było te cienie widać. I teraz przechodzimy sobie do bardzo wymagającego koloru, czyli do czarnego. Dlatego musicie wybrać coś, co ma mocną pigmentację. No i oczywiście produkt, który się nie osypuje lub osypuje się bardzo mało. Ja mam tutaj przygotowany cień z tej paletki, ale takim cieniem, który według mnie jest najbardziej mocno napigmentowany i najfajniej się sprawdza, jest cień z palety Maxineczki. On jest takim, wiecie, pewniakiem. Pozbyłam się nadmiaru, jakby na ręce ten nadmiar sobie odkładam. Wklepuję sobie do tego miejsca, a później już będę rozcierać pędzlem, którego używałam wcześniej. Może to być pędzel, którym nakładaliśmy brąz, albo właśnie ten cień korelowy. Jakby chodzi o to, żeby przyciemnić ten kącik, żeby on był bardziej wyraźny. Właśnie płaski pędzel najbardziej się sprawdzi, najlepiej się sprawdzi do tego, żeby nałożyć najmocniejszą pigmentację koloru. A my chcemy tutaj rozetrzeć. Przechodzimy sobie jeszcze do beżu płaskiego pędzelka. I teraz wyznaczam sobie granicę taką, gdzie będę nakładać ten najbardziej napigmentowany, najmocniejszy i najbardziej intensywny cień, który gra główną rolę w naszym makijażu. I nakładam sobie ten kolor. Jeżeli Wam gdzieś się nałożył za wysoko ten cień, to możecie teraz obniżyć to cieniowanie i rozetrzeć to na przykład beżowym cieniem albo pudrem. I też to tworzy taki bardziej rozmyty efekt. Teraz przechodzimy do cieniowania dolnej powieki. Zaczynamy od brązu. Ten. I nakładam ten cień. Tutaj nakładam go do połowy. I staram się połączyć górne cieniowanie z dolnym. Jeszcze na samym końcu sobie można tutaj beżowym cieniem jakby wyczyścić tą granicę, sprawić, że ona będzie taka równa, że ten makijaż będzie bardziej odcięty. I teraz przechodzimy sobie do mniejszego pędzelka, do pędzelka, którym nakładałam czarny i te najciemniejsze odcienie brązu. I przy samej linii rzęs nakładam ten najciemniejszy kolor. To samo robię z drugiej strony, czyli nakładam sobie tutaj, jak najbliżej. Wracam do małego pędzelka i poprzedniego cienia, do tego brązu mlecznego takiego. I teraz przychodzę sobie do małego pędzelka, beżowego cienia i będę stosować ten krok, o którym mówiłam wcześniej. Cieniowanie oczu mam już skończone. Teraz wytuszuję sobie rzęsy, nałożę sobie kredkę na linię wodną, no i przykleję sztuczne. I zaraz do Was wracam, żeby wykończyć makijaż twarzy, a także pomalować usta. I teraz sobie przejdę do nałożenia rozświetlacza, a także do nałożenia różu. Sięgam po pędzelek do konturowania schulu i mieszam sobie odcienie, które znajdują się w tej paletce z Make Up Revolution. No i będę sobie mieszała złoty, ten biały, no i ten taki delikatnie różowy. Tak jak mówiłam już w filmiku, który pojawił się na naszym kanale na temat podstaw konturowania, rozświetlacz nakładamy tutaj na kości jarzmowe. Też ważne jest to, żeby tym pędzlem przesuwać w dwie strony, tak? Tam, tam, tutaj, na grzbiet nosa, nad ustami. Można też nałożyć na brodę w tym miejscu i będzie to bardzo ładnie wyglądało albo na zdjęciach, albo na wideo, bo wtedy światło będzie się odbijało tylko z jednej strony. Teraz przechodzę sobie do malutkiego pędzelka. Dalej pozostaję przy rozświetlaczu i nakładam sobie tutaj pod brwią. Tutaj nałożę w kąciku oka wewnętrznym. Bo jest to makijaż matowy i fajnie, żeby pojawiło się jakieś rozświetlenie, chociaż drobne. I można to zrobić właśnie
jasny rozświetlacz będzie bardzo ładnie się komponował z tym make-upem. Teraz sobie przechodzę do takiego pędzelka, którego używałam poprzednio. Wybrałam akurat tutaj produkt rozświetlający, bo chcę uzyskać taki efekt wieczorowego glow. No, możecie skorzystać z produktów matowych. Mam tutaj bronzer, on jest ciemny, dlatego nałożę niewielką ilość dużym pędzlem. Też delikatnie na nos. Twarz mam już wykonturowaną, mam zrobiony makijaż oczu i teraz usta. Na dzisiaj wybrałam dosyć mocny kolor ust, czyli brąz, taką czekoladę. Ale jest to bardzo modny kolor. Jak się na niego odważycie i użyjecie go pierwszy raz, to z pewnością już się zakochacie i nie będziecie chciały z niego zrezygnować. Tak właśnie było ze mną. Dwie pomadki bardzo ładnie wyglądają. Mają takie opakowanie rose gold, ale ono jest połączone z takim matowym odcieniem tutaj. Wybieram ten kolor. Będziecie mieć wszystko w opisie pod filmem. Także jeżeli szukacie kosmetyków, to macie tam linki, które Was odsyłają bezpośrednio do naszej drogerii. Sięgam sobie teraz po konturówkę, żeby obrysować usta. Pamiętajcie o tym, że jeżeli zaczynacie swój makijaż, to wtedy nałóżcie sobie od razu balsam na usta. To jest bardzo ważny krok i nie należy go pomijać. Wygląd naszych ust zależy od tego, jak je pielęgnujemy. Pamiętajcie, że możecie na swoje usta nałożyć też konturówkę, żeby przedłużyć trwałość pomadki. Bardzo polecam te z Make Up Revolution z serii Renaissance, bo one są też bardzo trwałe. Teraz przechodzę do nakładania mojej pomadki i będę nakładać ją za pomocą pędzelka. No i teraz przechodzę sobie do nakładania pomadki. Nakładam na pędzelek. Ogólnie bardzo podoba mi się konsystencja tej pomadki. Jest bardzo ładna. Pomadkę mam już nałożoną, jeszcze spryskam twarz fikserem, no i makijaż będzie gotowy. Tak prezentuje się gotowy makijaż. Była to moja propozycja makijażu na studniówkę i w tym makijażu oka królował kolor brzoskwiniowy. Jeżeli filmik Wam się podobał, to oczywiście zostawiajcie komentarze, dawajcie łapki w górę i subskrybujcie nasz kanał. W opisie pod filmem znajdziecie linki do wszystkich produktów. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym tutorialu.